Witam serdecznie w Kryminalnych, Jaśmi z tej strony, a dzisiaj będzie o zabójstwie dla Slendermana. Na samym początku bardzo Was chciałam przeprosić za to, że po prostu tak długo musieliście czekać na nowy filmik, że nic się nie pojawiało na kanale od właściwie ponad tygodnia. Pytaliście się, czy cokolwiek nowego możecie się spodziewać. To bardzo miłe, że interesujecie się różnymi tymi ciekawostkami, które Wam wrzucam. Natomiast mam usprawiedliwienie na to, że była taka cisza. Jeżeli widzicie, troszeczkę otoczenie za mną się zmieniło. Nie wiem, czy obserwujecie, co się za mną dzieje, no ale jeżeli tak, no to troszeczkę układ jest inny, ściany w innym kolorze, drzwi w innym miejscu, no i cała zagadka związana, mianowicie po prostu się przeprowadzałam w ostatnim tygodniu. Było trochę takiej szarpaniny, bieganiny, tutaj karton, tutaj spakować, tutaj rozpakować, różnego tego typu sprawy. No i po prostu zanim sobie przygotowałam miejsce do pracy i zanim to wszystko jakby miałam na tyle czasu i możliwości, żeby po prostu już na spokojnie siąść i zacząć do Was mówić, to trochę trwało. No a zaczął mi już aparat uwierać, mikrofon swędzić, więc pomyślałam sobie, że już dzisiaj muszę, niezależnie od tego, jak bardzo jestem zajęta. Mam nadzieję także, że już niedługo wrócimy do tej naszej rutyny, żeby co jakiś czas w miarę regularnie te filmiki się na kanale pojawiały. Jeżeli zaś słyszycie taki dziwny pogłos, nie wiem, czy mikrofon to wyłapie, mam nadzieję, że nie, ale ja słyszę, że w tym pokoju jeszcze jest pogłos, no bo po prostu też znowu nie wszystko jest jeszcze powieszone, bo układane w tym nowym miejscu, więc no to taki właśnie, że tak powiem, odgłos pustego lokum. Przepraszam, mam nadzieję, że to także Wam nie zepsuje przyjemności ze słuchania. A dzisiaj poruszę taką kwestię, która była bardzo szeroko komentowana w mediach, która do dzisiaj właściwie rozwiązana to właściwie jest, bo wiadomo co się stało, wiadomo kto co zrobił i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście dzisiaj Wam o tym wszystkim opowiadam. Natomiast wyrok jeszcze nie zapadł. Wyrok zapadnie właściwie w lutym 2017 roku, więc już tuż i teoretycznie, jak my kryminalnie zazwyczaj to są sprawy zakończone, ale pomyślam sobie, że ta sprawa jest na tyle ważna, na tyle ciekawa z różnych względów, że warto właśnie ją tak dokładnie omówić, żebyśmy po prostu mogli się nad nią pochylić, pozastanawiać, podyskutować, no i mam nadzieję, że po prostu wyciągnąć takie jakieś wnioski, być może dla nas, dla naszych bliskich, znajomych i rodziny, czy kogokolwiek w naszym otoczeniu. Dlaczego o tym mówię? Powiem, że część z Was ma dzieci, być może ma młodsze rodzeństwo, a ta sprawa właśnie troszeczkę podchodzi pod takie pytanie, jak bardzo treści zawarte online, jak bardzo różnego rodzaju tematy, rzeczy, które możemy znaleźć tam wygrzebując, surfując po sieci, mogą powiedzmy mieć wpływ na bardzo, bardzo młodych ludzi, którzy po prostu do tych treści mają dostęp. I nie mówimy tutaj o żadnej jakiejś tam pornografii, czy pedofilii, czy jakichś takich tego typu tematach, bo to mi się wydaje, że już wszyscy jesteśmy świadomi, że przed tym najmłodszych musimy chronić, jak tylko możemy. Natomiast mówimy o takich kwestiach zupełnie właściwie wydawałoby się niewinnych. Czy jest tutaj jakiś problem w tym, czy nie ma w tym problemu, czy jak to wszystko wyregulować. I jak mówię, ja się staram właśnie przedstawiać w tych kryminalnych różne tego typu sprawy, które powodują, że po prostu możemy się nad pewnymi kwestiami zastanowić, być może się czegoś nauczyć, być może na inne sprawy podejść z innego punktu widzenia. Ta sprawa także, to zabójstwo dla Slendermana, jest w jakimś stopniu też krąży po sieci na ten temat dużo różnych plot, że jakiś hokus pokus, czary-mary tam się odbywało, że tam różnego typu, tego typu kwestie, jakieś paranormalne tematy są wdrożone. No i będziemy to też odmitologizować, ponieważ oczywiście to jest tragedia straszna, co się stało. To jest historia przerażająca, natomiast no, żadnych takich paranormalnych tematów to tam nie ma. Tutaj żadne yeti z dwoma demonami nie przyszło, nikogo nie zjadło, nic takiego się nie wydarzyło, więc jeżeli ktokolwiek liczył na tego typu rozrywkę, no to niestety muszę Cię zawieść, drogi widzu. Będzie jak najbardziej tradycyjnie w tym temacie. Więc wróćmy do samego początku, o czym będziemy mówić, o co tutaj chodzi. Będzie troszeczkę terminologii także, to też zapomniałam wspomnieć. Będzie trochę takiej terminologii internetowej, z internetu wziętych, więc postaram się to wyjaśnić tak najbardziej sensownie, jak tylko potrafię, dla tych, którzy tak głęboko w internetach nie siedzą, żeby także po prostu mniej więcej wiedzieli, o co chodzi, kim jest ten Slenderman, creepypasta, inne tego typu sprawy, bo domyślam się, że nie wszyscy muszą z automatu to wiedzieć, a nie chciałabym posługiwać się skrótami myślowymi. Jeżeli dla niektórych z Was, z drugiej strony i będzie to jakiś truizm, no to zawsze możecie sobie jakoś tam przewinąć, prawda? Możecie pominąć ten fragment, kiedy tłumaczę dla Was prawdopodobnie podstawowe pojęcia. Ta opowieść jest
o trzech dziewczynkach, bardzo młodych dziewczynkach, bo one właściwie wszystkie się mniej więcej urodziły, to jest rocznik 2002, tak powiedziałabym, więc rok po World Trade Center, jak ten czas leci. Te trzy dziewczynki mieszkały w Waukesha, to są przedmieścia Milwaukee w Wisconsin. Właściwie każda z nich miała w normalnej rodzinie, chyba wszystkie miały rodzeństwo, mama, tata, prawda, po prostu klasa średnia, wszystko tam było w porządku. To na samym początku zaznaczam i te dziewczynki się jakoś znały. Historię ich znajomości teraz Wam opowiem po kolei, każdej z nich trochę tam wspomnę, o tyle ile mogę, no bo umówmy się, że to wszystko to były dzieciaki, więc jakiejś tam wielkiej zabójczej biografii to żadna z nich nie ma. O pierwszej dziewczynce, o której chciałabym wspomnieć, opowiedzieć Wam, to jest Anissa Weiner, która była dość spokojna, ułożona, to był typ takiej raczej jej rodzice, czy także lekarz, który ją badał, wspominali później, że ona nie była i nigdy nie będzie prawdopodobnie typem lidera, czyli to była taka raczej osoba, która wolała pozostawać w cieniu, raczej inspirowała się innymi, podążać za kimś niż sama jakby tworzyć jakiś ruch. Nie wiem, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Ona sobie tam funkcjonowała w domu, miała kotka, tigera, miała różowy pokoik, więc powiedzmy wszystko zupełnie jakby sztampowo, nawet sztampą tak lecimy. Śpiewała także w szkolnym chórze. I jej rodzice wspominają, że po prostu, że no, technologia, prawda, to się posunęło do przodu, że czasami po prostu, zamiast spotkać się z ludźmi, z którymi tam, z jakimiś tam koleżankami czy kolegami, z którymi ona tam śpiewała w tym chórze, no to zamiast po prostu gdzieś tam jechać na próbę, to był używany FaceTime, czyli po prostu ten taki, no, Skype'omat, tak, po prostu komunikacja internetowa, żeby po prostu różne kwestie sobie przećwiczyć. No i Anissa, nie wiem, czy ona miała wtedy 10 czy 11 lat, tak do końca nie pamiętam, ale w każdym razie dostała od rodziców iPada, jeszcze pod choinkę. I dzięki temu ona sobie mogła po prostu na tym iPadzie rozmawiać z tymi tam różnymi swoimi tam tymi współchórzystkami czy chórzystami. To zresztą było, zaraz powiem, jak to było regulowane. No i serwować po internecie. W domu panowały dość ostre reguły dotyczące korzystania z sieci. Kiedyś zrobiłam taki filmik właśnie o tym, jak amerykańscy rodzice pilnują do tego, jak dzieciaki korzystają z internetu. I naprawdę, naprawdę pilnują. I jeżeli chodzi o Anisy, rodziców Anisy, no to rzeczywiście zwracali na to bardzo dużą uwagę. I ojciec wspominał, że nawet jak ona sobie tam skype'owała, czy tam rozmawiała z kimkolwiek, to on po prostu regularnie wchodził do pokoju, pytał się, z kim rozmawiasz, o czym rozmawiasz i tak dalej, wiadomo, po prostu wszyscy nasłuchaliśmy się różnych historii o tym, jak to dzieciaki w jakimś stopniu mogą być narażone na różnego rodzaju rozmowy z podejrzanymi jakimiś osobnikami, którzy się przedstawiają w sieci, że nie jesteś tym, kim sądzisz, że jesteś i tego typu sprawy, więc on był na to uczulony. W domu panowała także zasada otwartych drzwi, mianowicie po prostu wszystkie drzwi były w domu otwarte do wszystkich pokoi, dzieciaki nie mogły się zamykać. No oczywiście z wyjątkiem jakiegoś tam przygotowania do snu, czy przebierania się, no to wiadomo, że wtedy nie, ale były pod pełną jakby kontrolą rodziców, o tyle i tyle można było. Ojciec także patrzył, co ona sobie tam przegląda, ale tam nic ciekawego właściwie nie było. Tam czasem jakieś kotki, czasem jakieś pieski, czasem jakieś takie tam różne obrazki. Nic nie wzbudziło jego zaniepokojenia w ten sposób. Była także zasada, że o 7.30 wieczorem, 19.30 dzieciaki oddają już cały sprzęt tam elektroniczny, po prostu spędzają czas z rodziną, więc nawet to było limitowane. I wiem, że te wszystkie restrykcje, tak mi się wydają, że jakoś takie naprawdę strasznie, strasznie mocne, prawda? No ale zdarzają się rodziny, które naprawdę właśnie tak bardzo, bardzo pilnują, bardzo pilnują. Bo różne historie słyszymy. A tatusz, ta historia, jak usłyszycie, to też jest właśnie pytanie, bo są regulacje, a czy te regulacje coś dają? A to już jest, nie chcę wyprzedzać faktów. Anissa chodziła do szkoły. I w tej szkole, powiem Wam szczerze, że jaki tam naukowo szło, to nie wiem, bo to nigdy nie zostało podniesione, próbowałam się czegoś dowiedzieć, ale umówmy się, że to jak mówię, wielkiej biografii to ja to tam nikt nie spisał. W każdym razie ona w szkole raczej nie miała znajomych, nie miała przyjaciół, nie miała się do kogo odezwać, była w szkole szykanowana, tak, była wyśmiewana, odpychana jakoś na margines, nikt nie chciał się z nią bawić, nikt nie chciał w jakimś tam stopniu zawierać bliższych znajomości, no i ona z tego tytułu miała właśnie takiego doła, bardzo często tam gdzieś płakała i jakoś tam czuła się bardzo, bardzo samotna. Natomiast nie mam pojęcia, czy rodzice o tym wiedzieli, czy nie, bo ona podobno właśnie wręcz opowiadała jakimś tam swoim znajomym z poprzedniej szkoły, tam z podstawówki,
czy skądś, że właściwie to, to wszystko się udaje, że wszystko jest fajnie, a okazało się, że wcale nie jest takie fajnie. No i jak, nie, tak naprawdę nie wiem, za co ją tam tak gnębili w tej szkole, w tej klasie. Nie wiem, jaki był powód, ale to niekoniecznie musi być jakiś powód z drugiej strony, bo szkoła to czasami przypomina właśnie takie prawo dżungli. Nie za bardzo to jest jasne dla ludzi, którzy na to patrzą trzeźwym okiem. W każdym razie Anisa próbowała znaleźć jakiś przyjaciół, jakieś koleżanki, tak żeby mieć jakieś własne grono znajomych. No i w końcu jej się poszczęściło. W autobusie szkolnym poznaje taką dziewczynkę, która nazywa się Morgan Geyser. One wspólny autobus szkolny, czy po prostu jeździły jakby z tego samego mniej więcej miejsca, z ten sam przystanek, bo kiedyś Wam muszę powiedzieć o autobusach szkolnych i szkole w Stanach Zjednoczonych. Wiem, obiecałam to. Chodzi o to po prostu, że dzieciaki są przypisane do autobusu. Te autobusy odjeżdżają, tam mają swoje numerki, one odjeżdżają zazwyczaj z konkretnego miejsca, więc jeżeli ktoś... tam trochę trwa ta transportacja tych dzieciaków do szkoły, więc po prostu nawiązywanie jakąś znajomości może jest łatwiejsze, nie wiem. No i z drugiej strony rodzice też się bardzo cieszyli, że właśnie Anisa ma jakąś koleżankę, że coś tam, no i jeszcze z drugiej strony tego samego osiedla, więc wszystko dobrze, rodzice się także poznali. Teraz muszę wspomnieć oczywiście o tej drugiej dziewczynce, czyli właśnie Morgan. Ona z jednej strony była troszeczkę na uboczu, to troszeczkę przypominała w tej kwestii Anisę, ale jeżeli chodzi o charakter, to już zupełnie co innego. Może nie tyle, że była przebojowa, ale z drugiej strony miała takie podejście od samego, jakiego była berbeciem, że właściwie nie obchodziło ją, co ludzie myślą na jej temat. Parła do przodu jak taran, spływało po niej jak po kaczce. Więc tego typu nastawienie do świata miała. I do tego wszystkiego po prostu wykazywała dość sporą taką jakby charyzmę, tak? To też tak można nazwać, charyzmę. W rodzinie, jeżeli chodzi o rodzinę Morgan, no to ona mama, tata, no miała młodszego brata. Tato także, to też jest bardzo często podnoszone przez prasę, mianowicie choruje na schizofrenię. I choruje od dłuższego czasu. Nawet nie wiem, czy to nie od momentu, kiedy jeszcze Morgan na świecie nie było. Natomiast no on przed kamerą się wypowiadał, że on po prostu tą chorobę ma pod kontrolą, że on jakby leki bierze cały czas, więc to nie jest jakimś zagrożeniem dla społeczeństwa. To tylko tyle w tej kwestii. Natomiast Morgan od samego początku, od jakiego tylko właśnie była małym berbeciem, to jej mama teraz wspominała w wielu wywiadach właśnie, że z jej reakcjami było coś nie tak. To z drugiej strony też tak popatrzmy sobie, to co ja Wam teraz powiem, to tylko tak na marginesie, że właściwie to, co teraz jej mama wspomina właśnie, że ona miała taką reakcję na to, albo na tamtą, to jest takie patrzenie właśnie retrospektywne, prawda, z jakiejś tam innej perspektywy. Natomiast to nie budziło żadnego zaniepokojenia wśród rodziców, to może gdzieś tam się wbiło w pamięć, ale to nie była żadna jakaś reakcja, to nie powodowało żadnej reakcji. Jej mama właśnie w filmie dokumentalnym, o której na końcu powiem, opowiadała coś takiego właśnie, że jak Morgan była maleńka i oglądały razem film Bambi, Disneya, kreskówkę, który jest zazwyczaj traumatycznym przeżyciem dla większości małych dzieci, bo tam jest tam mały jelonek Bambi, tam ma mamusię i tam sobie biega z tą mamusią i tą mamusię tam w pewnym momencie piw-paw myśliwi, mamusia tam kona i ten biedny jelonek tam gdzieś tam idzie później smutny. Przez pół filmu tam gdzieś spotyka jakieś tam zajączki, króliczki, coś, no nieważne, ale w każdym razie ta scena, że tak powiem, śmierci matki tego jelonka, to jest dramat dla mojego dziecka. Wiem, bo ja też po tym ryczałam 2-3 dni. Natomiast mamusia właśnie Morgan podnosiła, że dziecko obejrzało sobie, widziało tą scenę tego z tym Bambi. No i w ogóle nie obchodziło ją to w ogóle, że tam matka zginęła. Jedź, idź tam, jelonku, biegnij. Co tam matka? Nie, tam ty się ratuj. Więc tak jakby to było pokazanie, tak jakby uwidocznienie, że ona ma jakiś problem z empatią. Ale z drugiej strony mały berbeć, no to może nie do końca zrozumiała, co chodziło. Matka wspominała właśnie także, że ona miała właśnie jakieś dziwne reakcje. Nie wspominała żadnego innego przykładu, przynajmniej ja się nie mogłam doszperać. Natomiast no, miała właśnie jakiś taki jakby brak empatii, jakby brak uczuciowości wyższej. Mnie nie za bardzo rozumiała. Nie wzruszała się w tych momentach, co się powinna wzruszać. Może w ten sposób. Ale z drugiej strony miała bardzo bogatą wyobraźnię.
I bardzo rzeczy wierzyła. Nawet było takie podejrzenie, że ona nie do końca sobie zdaje sprawę, gdzie się zaczyna fantazja, a gdzie się zaczyna rzeczywistość. Takie to było takie... miała bardzo, że tak powiem, bujne wizje różnych rzeczy. Zresztą jak bujne, to zaraz okażemy. Ja to zaraz wam pokażę. No i Morgan i Alisa, one się tam spiknęły, zaczęły się przyjaźnić. One miały co, chyba 11 lat mniej więcej, zaczęły się znajomić, jakoś tak. Coś w tym stylu, 11, chyba 10, więc no małe dziewczynki, tak, umówmy się. One tam mogły wierzyć w wszystko, tam w świętego Mikołaja i jeszcze inne tego typu kwestie. To jeszcze się nie ma co tutaj denerwować, martwić innymi takimi sprawami. No jeździły sobie tym autobusem, znały się ze szkoły, chodziły sobie także do szkoły. No a takim punktem wspólnym, no bo tu widzimy, że są pewne różnice. Natomiast punktem wspólnym było to, że one obydwie razem fascynowały się creepypastami i Slendermanem w szczególności. Prawdopodobnie dla wielu ludzi w tym momencie to zdanie, które powiedziałam, nie ma absolutnie żadnego sensu, więc już wyjaśniam, co to jest creepypasta na samym początku. Creepypasta, jeżeli ktoś nie siedzi w internetach za bardzo, to jak to najprościej powiedzieć. Dawno, dawno temu, kiedyś młodzież, dzieci chodziły sobie na przykład na jakieś ognisko, piekły sobie kiełbaski i tam świeciły latarkami, opowiadały historie o duchach. I te creepypasty są takie historie o duchach opowiadane. Z tym, że technologia poszła do przodu, palenie ognisk bardzo często jest nielegalne, ta kiełbasa to i tak często wchodziła w te płomienie, w ogóle się tam patyk się przepalał i problem był. Człowiek się usmolił, ubrudził, te komary go pożarły, więc w sumie ta cała atmosfera jest nieistotna dla dużej części młodych ludzi. W takim wypadku po prostu przenosi się te opowieści o duchach do internetu. Czyli po prostu właśnie produkuje się taki creepypasty. Skąd się wzięło to nazewnictwo? Creepy to po angielsku takie określenie na coś przerażającego, właściwie tego wzbudzającego ciarki, tak byśmy to powiedzieli. A pasta to jest od, nie jest od makaronu, tylko od copy-paste, czyli po prostu kopiuj i wklej. Nawet po prostu w polskich internetach to używa się sformułowania spłoszczonego creepypasty, creepypastę i tak dalej, i tak dalej. Zamiast to jakoś tak przetłumaczyć na przykład. No nie wiem, a z drugiej strony takie słowo jak ciaro-wklejka nie brzmi za bardzo seksownie, więc rozumiem, że trzymają się angielskiego nazewnictwa. To od jakiegoś czasu funkcjonuje, jest koło tego dość duża grupa ludzi, cała społeczność zbudowana, są różnego rodzaju kanały na YouTube tylko temu poświęcone, także polskie, są różnego rodzaju i opowiadania, i wiersze, i piosenki, i no każde medium, które sobie możecie wymyśleć, właśnie audiowizualne, gdzieś tam tych creepypast w jakimś tam momencie dotyka. No, a ta społeczność jest naprawdę bardzo duża. Czy interesują się tym tylko dzieci i młodzież? Nie, oczywiście, że nie, są fascynaci horrorów, są ludzie, którzy uwielbiają tego typu literaturę, tego typu historię. Mówmy się, że literatura horroru i grozy, no to już ma tam długą, długą, długą siwą brodę. To nie jest wynalazek świeży i nowiutki. Więc po prostu to ta cała grupa jest dość spora. Natomiast, no, że dzieciaki tam także funkcjonują, czytają takie straszne rzeczy, no to trudno się dziwić z drugiej strony. Creepypasty to oczywiście bardzo szeroki temat, ale mi się wydaje, że po prostu mniej więcej już wiemy, o co tutaj chodzi. Różnego rodzaju straszne historyjki, hokus pokus, czary mary, które się przez internet przewijają. Czasami ktoś się wam podeśle, może widzieliście coś na jakichś Facebookach, gdzieś tam, co jakichś mailach, na jakichś tam innego typu, tego typu serwisach. Jedna z takich moich ulubionych, że tak, żeby wam podać przykład, to była opowieść o jakiejś opiekunce do dzieci, która właśnie sprawowała pieczę nad najmłodszymi. Rodzina gdzieś tam poszła do jakiegoś kina, teatru, czegoś tam. No i ona się szwendała po tym całym domiszczu i w pewnym momencie zadzwoniła właśnie do ojca tych dzieci i powiedziała: ale macie fajną figurę anioła, takich naturalnych rozmiarów, stojącą w sypialni. A ojciec powiedział: my nie mamy żadnej figury anioła, bierz dzieci i uciekaj. Ale ona nie zdążyła i anioł, a właściwie to nie był anioł, tylko psychopata, on ich wszystkich zabił, koniec. Więc takie różne straszne historyjki, one się pojawiają, one są króciutkie czasami, czasami są dłuższe, to w zależności od tego, jak wena tam komuś, że tak powiem, przyświeci. No ale powiem wam, że to bardzo, bardzo jest popularne. Jak kiedyś będziecie chcieć, to ja wam opowiem, bo jest część takich creepypast, tych właśnie ciarowklejek, które są oparte na prawdziwych wydarzeniach. Rzeczywiście, że takie jakieś takie straszne tematy,
karty, jakaś taka fragment wyjęty, opisany i że to miało jakieś tam poparcie w faktach, ale to jest zasadnicza mniejszość, bo to jest raczej wymysły są różnego rodzaju, powiedzmy, puszczenie wodzy wyobraźni, ale takie różnego rodzaju ciekawostki to Wam mogę wygrzebać, jeżeli byście kiedyś chcieli. Wróćmy jednak do tematu dzisiejszego odcinka, czyli właśnie Slendermana. Nie będzie wielkim zaskoczeniem, jak Wam powiem, że Slenderman to właśnie jedna z najpopularniejszych creepypast w ogóle w internetach. Niesamowicie popularna, jest to tysiąc różnego rodzaju fanfiki, wierszy, piosenek, filmików na YouTubie, do tego zatrzęsienie, już nawet nie mówiąc o jakichś grafikach, nie grafikach, rysunkach, po prostu budzi wielką chęć, że tak powiem, żeby się wyżyć artystycznie na ten temat. Skąd się ten Slenderman wziął, czym jest ta istota, co tak bardzo i fascynowała te dziewczęta po prostu, wręcz miały obsesję na jego punkcie, już Wam tłumaczę. To jest oczywiście tylko wyłącznie wytwór internetu, fantazji, który został w internetach stworzony i żyje tylko w internetach, niezależnie od tego, co różni ludzie wierzą i próbują udowodnić. Ale skąd się ten mit, ta cała opowieść wzięła? 2009 rok, więc wcale nie tak dawno temu, pewno forum, które nazywało się Something Awful, ogłosiło konkurs photoshopowy, czyli po prostu dla wszelkiej maści różnego rodzaju adeptów sztuki grafiki komputerowej. Było takie zadanie, żeby wziąć jakieś zdjęcie, takie normalne zdjęcie po prostu pierwszego, lepszego tam wydarzenia, zupełnie normalnego, nie budzącego żadnych jakby niepokojących uczuć. I dostawić gdzieś tam w kącie, gdzieś tam jakieś takie, tutaj czy jakiś duch przelatuje, ktoś tam kroi ciasto, tu na przykład jakiś tam duch się czai, albo jakieś dziecko bawi, a gdzieś pod wodą jakieś tam straszydło. Takie coś, co na dobrą sprawę, że widzimy zdjęcie i na samym początku właściwie wszystko jest w porządku, ale z drugiej strony, jak się wpatrzymy głębiej, to coś tam się gdzieś czai w mroku. Taka była idea tego konkursu. Do konkursu przystąpił taki pan, który nazywał się Erik Knudsen. On występował pod pseudonikiem Victor Surge i on jakby dorzucił dwa takie zdjęcia właśnie podług tych zasad, gdzie tam jakieś bawiące się dzieci, jakaś tam się tam bawiły, zdaje się, że niektóre tam tańczyły, czy tam gdzieś chodziły, czy tam na basenie się bawiły, nieważne. I w tle, zupełnie w tle, niemal niezauważalnie, chyba że się naprawdę skupimy, widać taką wysoką, bardzo nienaturalnie szczupłą postać z takimi długimi rączkami, nóżkami i to był właśnie Slenderman. To był początek właśnie tego całego mitu, tej całej legendy miejskiej. Kim jest ten Slenderman, o co tutaj chodzi, jaka jest właściwie idea za tym stoi? To jest nienaturalnie wysoka istota o białej skórze, właściwie nie posiadająca twarzy, bo no, to jak ma tylko takie mniej więcej rysy, która żyje głównie w lasach, to znaczy tam w zależności od tego, jak sobie tam wizja osób, które w jakimś tam stopniu biorą się i tam piszą różnego rodzaju fanfiki na ten temat, sobie tam, jak sobie, co sobie tam wymyślą, ale on głównie tam po lasach chodzi, tak? I on ubiera także taki garnitur. Jest także zawsze w garniturze. Więc kiedyś to się tam straszyło dzieci na przykład jakimiś potworami włochatymi, tak, wielkimi zębami, wielkimi oczami, a teraz rozumiem, że należy się, tłumaczy się, że należy się najlepiej bać księgowych albo jakichś takich panów po prostu ubranych, powiedzmy, na biurowo. No, w każdym razie to jest taki pan, który też śledzi, dręczy lub porywa ludzi, no, szczególnie dzieci albo właśnie młodych dorosłych, jak to się tak właśnie mówi tutaj, czyli tak, no, nastolatków, o, tak byśmy to ujęli. I ma też coś takiego, że jak się bardzo zdenerwuje, to mu wychodzą tam z pleców takie macki, takie czarne macki. Jest niedobrze. On jeszcze ma jakiś symbol, to jest taki kółko, krzyżyk. Nie, nic specjalnie wyrafinowanego, ale jak zobaczysz takie coś w lesie, to możesz zacząć się bać. Jest także opisane takie zjawisko, właśnie w którejś tam z creepypast było opisane takie zjawisko, że jak się tego Slendermana gdzieś tam zobaczy, czy cokolwiek takiego, zobaczy, czy spotka, czy w ogóle on cię zobaczy, bo jak on cię zobaczy, to też jest źle. W każdym razie możesz zachorować na taką właśnie jakby, możesz mieć pewne skutki zdrowotne spotkania ze Slendermanem, które polegają na tym, że się ma jakąś paranoję, moje koszmary o mamy oraz krwawienie z nosa. Więc tak, to rozumiem, że to niespecjalnie przyjazny człowiek, ale nie jest do końca jasne,
To różnie to jest interpretowane właśnie w tych dziełach różnego rodzaju. Jego intencje. Nie wiadomo za bardzo, czy on jest zły, czy on jest dobry. Właściwie nie wiadomo, co on chce, bo to, że on chce porwać jakieś dzieci, wziąć za rączkę i poprowadzić do lasu, to nie wiadomo, może chce dać cukierka, może chce dać coś innego, a może zeżreć to dziecko, nie jest wiadomo. W każdym razie taka wielka, magiczna tajemnica. Historia trochę stara jak świat, no bo umówmy się, że z jednej strony ja rozumiem, że twórcy creepypast właśnie różnego rodzaju młodzi adepci, czy tam literatury, czy tam czegokolwiek innego, starają się wymyślić nowy mit, nową legendę miejską, ale to jest historia stara jak świat. Już nawet nie wspomnę tam szczurołapie, tam co tam grał na fujarce i najpierw tam szczury wywiódł, a później nie zapłacili mu do dzieci, nie wspominając o takich atrakcjach jak Baba Jaga chociażby, co tam zwabiła dzieci cukierkami, więc takich podobnych motywów w różnego rodzaju legendach, mitologiach i baśniach to jest od groma, ale ta jest internetowa, ta jest jakby współczesna, uwspółcześniona wersja. Pan, który stworzył tego Slendermana, opowiadał, no bo umówmy się, że no raczej został, ludzie go, że tak powiem, zapytali się go, jak to tak wyglądało, że stworzyłeś takie fajne, co się stało, demon cię opętał, czy coś, on powiedział, że nie się właśnie inspirował różnego rodzaju twórczością Stephena, mgłą Stephena Kinga, bardzo lubi dzieła Lovecrafta, no to akurat kompletnie nie dziwi, ale dobre wzorce, tak, dobre wzorce. Lubił takie gry właśnie jak Silent Hill, Resident Evil, to stamtąd także czerpał inspirację, no i wspomniał tak, także o pewnym odcinku Buffy, Pogromczyni Wampirów, jeżeli ktokolwiek to pamięta. To był tam taki odcinek o takich panach, co nic nie mówili, też mieli garnitury, mieli takie, znaczy twarz mieli, ale chodzili tylko i tak coś złego robili ludziom w każdym razie. Więc takie były jego inspiracje. 2009 rok. Młody facet ten Slenderman, umówmy się. No i im dalej w las, tym bardziej się historia i informacje na temat Slendermana, że tak powiem, pojawiały w internecie. Coraz więcej ludzi na ten temat pisało, coraz więcej ta legenda była ubogacona, więcej jakby różnego rodzaju faktów alternatywnych się pojawiało gdzieś tam tu i ówdzie, co ten Slenderman porabia, gdzie on przysiaduje i tego typu kwestie. No i jest taka informacja właśnie, że on ma różnego rodzaju sługi, to chyba z tych porwanych dzieci, czy tam skąd, nie wiem skąd te sługi się miały wziąć, jakieś tam służący, którzy co mu otaczają i służą mu wiernie. Nie wiem za bardzo, co one tam robią, ta ekipa, ale rozumiem, że jakby tam żyją, funkcjonują dookoła niego. No i on ma też takie wielkie domiszcze, taką hawirę, gdzieś tam po środku lasu, tam z trzeszczącymi drzwiami i powyrywanymi zawiasami, taka w ogóle strasznie piszczący, kwiczące domiszcze. I ta domiszcze znajduje się w Nicolet National Park. A znaczy według internetowej legendy oczywiście, bo tam nic nie ma w tym parku, oprócz parku, rzecz jasna. No, ale taka jest informacja podana, że tam na pewno tam właśnie sobie ten Slenderman z tymi wszystkimi tam swoimi tam tą całą ekipą siedzi i straszy. I się wyprawia na inne, tam porywać inne dzieci. musi mieć też niezły przerób, rozumiem. Slenderman, jak mówię, ta cała mitologia zaczęła się budować, te całe jakieś tam opowieści, zaczęło się to być tak popularne, że zaczęło przenikać do różnego rodzaju mainstreamowych tematów. Postać, czy to Slendermana, czy wzorowana na Slendermanie, to do końca Wam nie powiem, bo nie dotykałam się dokładnie do tej gry, to pojawia się w Minecrafcie, też coś tam straszy. Są dwa dedykowane tytuły poświęcone Slendermanowi, właśnie jeden to jest Slender The Eight Pages, a drugi to jest Slender The Arrival. To są jakieś tam gry, nawet nie wiem do końca, jak to wygląda. To jakieś tam horrorystyczne tematy. Ktoś tam się chodzi, zbiera straszy, jakieś tego typu kwestie, bo widziałam jakieś gameplaye z tego tytułu. No i gdzieś tam się przenika w różnego rodzaju tam filmach, nie filmach, w serialach telewizyjnych. Tam możecie zobaczyć się wzmianki. Ponieważ z tego, co się orientuję, to Slenderman to nie jest jakiś zastrzeżony znak towarowy, to nie jest jakaś postać, że za użycie jej gdzieś tam, za zrobienie jakiegoś nawiązania, gdzieś tam nawiązanie do tematu, trzeba zapłacić, więc po prostu wszyscy sobie mogą tego używać, skoro ugodno, nie ma najmniejszego problemu. No i wróćmy do naszych dwóch dziewoi. Anis i Morgan. Anisa właśnie pokazała jej tego Slendermana, jakby jej to, że tak bym udostępniła jej tą wiedzę tajemną internetów, a Morgan się bardzo zainteresowała, no i obie właściwie dostały kompletnej obsesji na punkcie tego Slendermana. Przede wszystkim na dobrą sprawę były przekonane,
że Slenderman to jest fakt, że on rzeczywiście istnieje i właściwie no obydwie się taka bardzo nakręcały, że ten Slenderman to taki fantastyczna postać. Mówiłam Wam na samym początku, że to jest opowieść o trzech dziewczynkach, a wymieniłam tylko dwie, no i teraz przyszedł czas, żeby uchylić rąbka tajemnicy i powiedzieć Wam o trzeciej. Mianowicie Morgan, która miała przyjaciółkę, taką przyjaciółkę, to była właściwie jej najlepsza przyjaciółka. Tutaj troszeczkę ciężko powiedzieć, kto jest najlepszą przyjaciółką, a kto nie, ale Morgan znała się z taką dziewczynką, która nazywa się Peyton Lautner. Ona była zwana Bellą, więc też będę ją nazywać Bellą, a co? I one się właściwie znały od przedszkola, tylko że tak się naprawdę zaczęły bardzo, bardzo przyjaźnić w czwartej klasie. I Morgan także przedstawiła Bellę Anisie, więc one w jakimś tam stopniu co jakiś czas funkcjonowały razem w trójkę, natomiast Bella, ona tej całej historii z tym Slendermanem i z tymi duchami i z tymi wszystkimi potworami, na tego nie trawiła. I one pokazywały jej to co jakiś czas, wysyłały jej jakieś historie, ale nawet się skarżyła rodzicom, że ona się tego boi, ona się nie czuje komfortowo i jakby no trochę zaczęła odstawać. Ale mimo to ona z Morgan właściwie codziennie podobno rozmawiała przez telefon. Codziennie jakoś tam do siebie dzwoniły i wymieniały tam różne historie, więc jakby ta przyjaźń dalej trwała, pomimo powiedzmy braku zainteresowania w tym temacie. Pewnie się zapytacie w ogóle, co rodzice na ten temat pomyśleli, bo to też nie zapomniałam wspomnieć, że to się tam tymi tam zaczytują właśnie jakichś tam patykowatych ludziach, co siedzą gdzieś w środku lasu i porywają dzieci. Powiem Wam, że rodzice tak za bardzo to nie mieli nic przeciwko. To znaczy, no patrzyli, co córki robią. Córki tam co jakiś czas pokazywały. Tutaj jakieś opowiadanko, tu jakaś grafika. Ale jakby nie sądzą, jakby tam siła rodzicielska nie sądzili, żeby w jakimś stopniu to było zagrożenie. No bo z drugiej strony nie rzuci pierwszy kamieniem ten, kto tam w wieku tam nastu lat nie przeczytał jakiegoś Stephena Kinga, czy tam w wieku lat 10, 11, 12 gdzieś tam się nie dojrzał, nie obejrzał jakiegoś horroru przez dziurkę od klucza, bo takie rzeczy tam interesują, bo to tam emocje takie, że straszy. No i więc to jakby rodzice byli nastawieni na to, żeby je chronić bardziej przed różnego rodzaju właśnie takimi wpływami, o których się mówi, tak jakaś tam jakieś takie niecne, jakieś indywiduła czające się na niej w internetach, jakaś tam pornografia, pedofilia, tam jakieś strachy na lachy, to niech się dziewczynki bawią, tak nie widzieli w tym nic złego po prostu. No i do tego wszystkiego one się jakby tam kumplowały, gdzieś tam chodziły, coś tam rozmawiały, więc wszyscy byli zadowoleni, przynajmniej na razie. 2013 rok, no to one miały już w sumie no tak około 11 lat. Anisa i Morgan dochodzą do takiego wniosku, że coraz bardziej im się ten Slenderman wydaje po prostu prawdziwy. One już nie dopuszczają do siebie myśli, że to jest jakiś wykreowany przez internet stwór. One twierdzą, że to jest kompletnie realne, bo poczytała w internecie, że to jest realne, więc to musi być realne. Z drugiej strony też popatrzmy na siłę przekazu audiowizualnego. W tym wypadku każdy, kto troszeczkę poczyta różnego rodzaju książek czy tutoriali, może zrobić niesamowite efekty specjalne w tych programach, które są dostępne bez jakichś tam specjalnie wysokich kosztów, więc te dzieciaki po prostu mają bardzo dużo jakby takich pseudo audiowizualnych dowodów, że coś istnieje tam, ktoś tam coś nakręcił, coś zobaczył, jakąś animację, jakieś zdjęcie. Bardzo ciężko czasami stwierdzić, czy to jest coś wyfotoshopowane, czy nie. Szczególnie, jeżeli się nie patrzy na to w prawdym okiem, prawda? W każdym razie te dwie dziewczynki stwierdziły, że muszą zrobić coś, żeby zasłużyć na jego uwagę, że chciałyby zabłysnąć w jego oczach. Znaczy on w sumie nie ma oczu, no ale wiecie, o co chodzi. Że one jakby tak chciały jakby zaimponować temu Slendermanowi. W jakim celu? Podobno dlatego, że one chciały właśnie być jednym, dołączyć do tej grupy tych sług właśnie w tym rozpadającym się gdzieś hawirze tam w środku lasu, który w ogóle tam był hen daleko. No ale to jakby to nie jest tak specjalnie istotne. I jakby to ubrały sobie za swój cel. Proszę się nie pytać o taką logiczny tryb myślenia, co one tym chciały osiągnąć, bo takiego czegoś nie ma. Były dwie 11-latki, które sobie tak obmyśliły taką wizję życia, że one tak chcą. I co? Tylko najgorsze jest to, że nie dość, że sobie to obmyśliły, to jeszcze jakby za tym planem poszły. I właśnie dlatego ta historia jest tragiczna. Co można zrobić, żeby zaimponować Slendermanowi? No, panie myślały, dziewczynki myślały. No i w grudniu 2013 roku, że one zabiją Bellę. Bo to będzie poświęcenie, bo to jest najlepsza przyjaciółka Morgan, na dobrą sprawę Slenderman się ucieszy. I będą mogły tam pójść do tego lasu,
wezmą sobie plecaczki, pójdą do tego lasu i dołączą do tych sług. Nie dawały sobie wyjaśnić, zresztą były takie próby, nie wiem za bardzo jak mocne i nie wiem z której strony, ale wiem, że były jakieś próby, że ktoś im próbował wyjaśnić, że ten Slenderman nie istnieje, że to jest tylko takie tam mem internetowy, tak. Ale to nie przynosiło absolutnie żadnego efektu. Podobno siłą napędową w ogóle tego całego tandemu była Morgan, natomiast tak do końca nie wiadomo, ponieważ panie, że tak powiem, znaczy panie, no dziewczyny dalej, dziewczynki, no to one się cały czas, że tak powiem, obwijają nawzajem, czyli to był pomysł, to może w ten sposób. Więc tak naprawdę nigdy chyba do tego nie dojdziemy. Raczej psychologowie jakby wszelkie fakty wskazują na tym, że Morgan tutaj jakby zadziałała, że ona tutaj jakby gdzieś tam dążyła, żeby to w tą stronę szło. A Morgan, no to też trzeba powiedzieć, że ona żyła bardzo mocno w takim świecie fantazji, że jej się bardzo często myliło, co jest fantazją, co nie jest fantazją, więc to może coś w tym być. Wybrały sobie datę, kiedy to miałoby się zdarzyć i wybrały to na 30 maja 2014 roku. Data znacząca, mianowicie to były 12 urodziny Morgan, czyli właśnie tej całej, że tak powiem, operacji, ta głowę tej operacji. I one zaprosiły Bellę, znaczy Morgan zaprosiła i Anisę, i Bellę do siebie właśnie do domu na takie party, że tam będzie jakaś pizza, że będą sobie oglądać filmy, że gdzieś tam pójdą, że będą sobie posiedzą, no i do tego wszystkiego jeszcze w ramach takiej rozrywki dziewczyny miały sobie właśnie zrobić taką nocną nasiadówkę, więc oczywiście rodzice Morgan tam byli w domu, natomiast chodziło o to, że po prostu mogą sobie siedzieć całą noc i gadać, i chichotać i w ogóle się w ogóle bawić, nie? No i jak pomyślały, tak były. Bella w ogóle się była bardzo tym zachwycona, bardzo się to podobało, była tak podekscytowana i mama mówiła, że ona po prostu no, nie mogła wytrzymać, że skakała w górę i w dół, że tak będzie tak fajnie, że właśnie sobie gdzieś pójdą, że coś zrobią. No i dziewczyny się spotkały, to był 30 maja, piątek. I najpierw trochę się pobawiły, trochę się pochichotały. Rodzice Morgan co jakiś czas tam zaglądali, patrzyli, czy wszystko jest w porządku. A wszystko było w porządku. Wszystkie jakieś michichichy, jakieś takie skakanie, wygłupy. Nic nie wskazywało, że coś jest nie tak. Dziewczyny później poszły do czegoś takiego, co się nazywało Skateland. Tam też by tam też się tam trochę pobawiły, po jakieś tam pojeździły. No i po powrocie skierowały się do piwnicy, domu, gdzie tam grały, zresztą właściwie też trochę się wygłupiały, trochę się bawiły, grały chyba na iPadzie, Belli, tego typu sprawy. Natomiast plan był taki, plan pierwotny był taki, że właśnie, że one chciały zwabić Bellę do tej piwnicy i ją tam zabić, a później ukryć ją pod kocami, wziąć swoje malutkie plecaczki i pójść do tego lasu, bo tam czeka na nie Slenderman. No ale tak bawiły, one sobie ustaliły, że o drugiej w nocy ją zabiją, ale coś tak nie wyszło i stwierdziły, że jednak jej nie zabiją wtedy. Z drugiej strony po prostu przeraziły się chyba tego swojego planu i Morgan wtedy, podobno Morgan, stwierdziła wspaniałomyślnie, że dajmy Belli jeszcze jeden dzień, jeszcze jeden poranek, niech zje śniadanie, niech ma coś jeszcze z życia, skoro już mamy ją złożyć w ofierze, to niech przynajmniej śniadanie zje. No, wstały rano, zjadły śniadanie, mama Morgan wszystko przygotowała, wszystko było jak najbardziej w porządku, żadnego wrażenia rodzice nie mieli, że coś jest nie tak między tymi dzieciakami, że się pokłóciły, że cokolwiek jest nie tak, że coś jest jakaś niesnaska między nimi. I dziewczyny powiedziały, słuchaj, mamo, a ja mogę pójść do parku się bawić? To możesz się pójść do parku bawić. No i poszły sobie we trzy do parku. Nie wiem za bardzo, która to była godzina, ale to musiało być wcześniej rano. Musiało być 8 rano, może jakoś tak, sobota. Poszły sobie tam i tam w tym parku jest taka łazienka, czy tam były toalety, po prostu taki rodzaj po prostu toalety, którą można po prostu gdzieś tam jak się spaceruje, że można było wejść i załatwić potrzebę fizjologiczną. No i one stwierdziły, że zwabią Bellę do tej łazienki. Że ją zwabią do tej łazienki i ją tam zabiją. Powód był taki, że wiedział, że po prostu w łazience, po prostu no w każdej tam publicznej łazience, prawda, są te takie jakby kanaliki, tak, żeby, tam, żeby woda spływała. No więc widzisz, że tak będzie łatwiej krew spływać, bo gdzieś tam przeczytały w internetach, że łatwiej kogoś mordować w łazience. Zresztą miały swoją drogą narzędzie mordu, bo Morgan, przepraszam, cały czas mylę imię, Morgan
Megan ukradła, czy wzięła nóż po prostu z domu, pięciocalowy, kawał ostrza. I gdzieś tam schowała i stwierdziła, że to jest właśnie ten, właśnie to narzędzie, którym Bella zostanie zamordowana. No ale wyszło do tej łazienki, a tam za bardzo coś mi jakoś im nie wyszło. Zdaje się, że była jakaś taka sytuacja, że Anisa przeczytała gdzieś w internecie o mądrości życiowe, mianowicie, że najlepiej to kogoś zabić, jak ktoś jest albo nieprzytomny, albo śpi. No i powiedziała Belli, słuchaj, to może pójdziesz spać, a Bella jakimś dziwnym trafem wcale nie chciała pójść w żadnej łazience, w żadnym parku. No a zamknęła oczy i Anisa jej przerzynała w głowę. Coś takiego było. To też jest właśnie takie pytanie, kiedy to, czy to było wcześniej, czy było później, bo te zeznania są czasami troszeczkę takie nie do końca jasne. Bella nie za bardzo wiedziała, co chodzi, no ale okej, wyszło z tej łazienki. Wyszło z tej łazienki, no i dziewczyny tak nie wiedziały za bardzo, co zrobić, bo tu Slenderman czeka. To milczenie jest jakby celowe. I w takim wypadku pomyślały sobie, chodź pobawimy się w chowanego. Przynajmniej taka jest jedna z wersji, że one się poszły bawić chowanego. Druga wersja jest taka, że po prostu poszły gdzieś tam się szwendać po chaszczach. I Anisa zaczęła wciągać tą Bellę tam gdzieś dalej w te chaszcze, bo nawet nie był jakiś las specjalny, to był po prostu taki park, takie zalesione jakby okolica, nie było jakieś takie niesamowite przestrzenie, obszary leśne, nie było jakieś tam Puszcza Białowieska, nic w tym stylu. I w pewnym momencie i ona tam gdzieś tam, ta Bella tam w pewnym momencie się schowała, przyszła ta Morgan z tym nożem. Powiedziała do Alisy, to ty ją zabij. Anisa powiedziała, nie, nie zabiję, ty ją zabij. No i tam się cały czas miotały, kto ją zabije. Ta Bella tam leżała, nie wiem, czy znowu udawała, że śpi, nie orientuje się. No, w każdym razie Anisa powiedziała, wiesz co? To ja ci powiem kiedy, ale ty ją zabijesz. No i w pewnym momencie właśnie Anisa powiedziała, że do Morgan tak jakby wydaje rozkaz, powiedziała jej go crazy, go ballistic, czyli jakby iść na całość, tak, jakby z całą siłą ją zabij. I Morgan po prostu podeszła do tej Belli, najlepszej swojej przyjaciółki, którą znała od lat. 12-letnia dziewczynka, dopiero co skończyła 12 lat i zadała jej 19 ciosów noża. 19 ciosów noża. Dziecku. Poraniła ją strasznie i uciekły. Oczywiście, zostawiając ją w tym lesie, no bo jej powiedziały, że ona była cały czas przytomna. Powiedziały jej, że zaraz jakąś pomoc wezwiemy, coś tam, oczywiście nie mając takiego zamiaru. One miały jakieś tam plecaki i postanowiły, że ona uciekną, że ona tam umrze, że się wykrwawi. I w takim wypadku po prostu pójdą do tego Slendermana. W tym samym czasie wędrowożysta, to są niesamowite zbiegi okoliczności tej historii, rowerzysta, facet jechał na rowerze, to nie był jakiś tam cyklista zawodowy, czy cokolwiek w tym stylu, właśnie sobie jechał tam w okolicach tego parku i on normalnie jechał jakąś tam konkretną drogą, a ta droga tego dnia z jakiegoś powodu, nie wiem do końca jakiego, nawet nie wiem czy on wie, była po prostu, był łańcuch przeciągnięty i tam był zakaz wstępu, więc on powiedział, to ja sobie pojadę tą, no taką ma mniej znaną, będzie trochę, jest przyjemny, sympatyczny dzień, czemu nie. I tam właśnie na tej drodze, na której absolutnie wcale nie miał ochoty wjechać, bo to jakiś tam był objazd, zobaczył tą Bellę, ponieważ Bella mimo tych niesamowitych ran, bo na pewno miała niesamowite rany, wyczołgała się z tego lasu, siłą woli po prostu, krwawiąc, doczołgała się do pobocza drogi, czekała, aż ktoś podjedzie, że w ogóle ktoś się pojawi w tamtej okolicy. I ten facet się pojawił cudem, także niemal. On ją zobaczył, ona mu powiedziała, zostałam zaatakowana, natychmiast po policję i policja dostała telefon, dostała powiadomienie około 9:30 rano, dlatego mówię, że nie wiem do końca, kiedy wyszły, kiedy to się zadziało, 8 rano, jakoś tak wcześnie musiało być. Natychmiast została Bella przewieziona do szpitala i została uratowana. Została uratowana chociaż o milimetr, ponieważ ona miała ciosy i tam w ręce, i w nogi, i w tułów. Natomiast jeden z ciosów był w serce i on był jakoś tak, tam lekarz tłumaczył to bardzo dokładnie, natomiast to był jakoś tak zrobione tak, że samo
cięcie tego, tego noża było o milimetr od aorty, że po prostu to było jakoś tak, że oczywiście, że była bardzo poważnie ranna, ale nie było jakoś takiego wielkiego krwotoku, że dzięki temu po prostu ona jeszcze mogła przeżyć, tak? Bo jakby to było milimetr dalej, to ona by się tam wykrwawiła po prostu na miejscu, bo by minuta byłoby po niej. W każdym razie no, ona została tam oddana pod opiekę lekarzy, oni się nią zajęli, ona przechodziła te operacje, oczywiście zadzwonione po rodziców, no i co zrobili? No zrobiono no, polowanie na te dziewczynki, co sobie poszły szukać Slendermana. Szukali je chyba ładnych parę godzin, bo ja gdzieś słyszałam wersję, że nie szukali 6 godzin, nie wiem, czy to jest prawda, bo różne wersje na ten temat krążą. No i w końcu je znaleźli, one sobie tam szły przy poboczem autostrady Interstate 94, sobie szły, właśnie idąc do tego lasu. Ten las to w ogóle, to, jak mówię, ten National Park, tam gdzie podobno ten Slenderman mieszka, według po prostu internetowych informacji, no to jest w ogóle 5 godzin drogi stamtąd, samochodem, więc one by tam szły i szły i szły chyba kilka dni. Policja je zgarnęła, one miały są w ogóle plecaki, w ogóle z jakimiś ciuchami, z wodą, z batonikami, były przygotowane na tą wyprawę, nawet jedna z nich miała zdjęcia, zdaje się, swojej rodziny, żeby tak w razie czego, że jak już zostanie tym służącym Slendermana, to żeby mogła sobie zdjęcie mamusi i tatusia powiesić w swojej małej komórce pod schodami. Nie wiem, logika w ogóle tego jest tak porażająca, logiki nie ma w tym, tylko to jest taka logika 12-letniego dzieciaka. No i oczywiście po prostu dziewczyny zostały wezwane na przesłuchanie, zostały wezwani rodzice, no i trzeba było zapytano się, o co chodzi, dlaczego stało się to, co się stało. Zacznijmy więc od rodziców. Mama Morgan, czyli właśnie tej jakby przez wielu wskazywanych jako głównej prowodyrki tego całego zajścia, no i tej dziewczyny, która właściwie chwyciła na nóż i dokonała jakby tego zamachu na życie swojej przyjaciółki, no, dostała informację, że córka jest na komisariacie, to wiedziała, jest, co ona wymyśliła, tak? Co ona przeskrobała. I wspomina w jednym z wywiadów, że jak sobie tak jechała ją odebrać, jechała na ten komisariat, to pomyślała sobie, co tam znowu ona wykręciła, prawdopodobnie trzeba będzie odwołać ten wyjazd na konwent Star Trek, bo Morgan też to była Star Trek. No i jak to trzeba będzie tutaj po prostu pewnego rodzaju płatności odwołać. I po prostu myślami była zupełnie w takim jakby innym świecie. I jak się dowiedziała, co córka zrobiła, to tak, to naprawdę przypłaciła to strasznie. Po prostu mówiła, że tam straciła przytomność, czy to trzeba wymiotować. Po prostu nie, w głowie się to nie mieściło. 12-letnia dziewczynka po prostu chwyta za nóż i morduje koleżankę z powodu internetu. No i dziewczyny zostały przesłuchane. Morgan właściwie są z tego, jak mówię, o filmie dokumentalnym wam jeszcze powiem. Natomiast są bardzo dokładne taśmy w ogóle z tych przesłuchań. I tam można sobie to wszystko zobaczyć. Morgan w ogóle bez empatii, bez jakichkolwiek emocji podchodzi, tylko zapytała w pewnym momencie, czy ta Bella żyje, czy ona nie żyje, aha, żyje, aha, okej. Taka jakaś zupełnie była bez wyzuta jakby ze wszystkiego. Natomiast Anisa no, już reagowała bardziej jakby emocjonalnie, jakby zaczynało do niej docierać to, co zrobiła, że była przerażona, że do więzienia pójdzie czy coś, ale z drugiej strony też widać, że coś tutaj jest nie halo, tak. No i one się oczywiście do wszystkiego przystały. Obwiniając się wzajemnie, do której to był pomysł. I opowiedziały krok po kroku, mniej więcej tak jak mogły, o co chodzi, kim jest ten Slenderman, kim jest ta o co chodzi z tymi creepypastami. Tam w ogóle są wszystkie pieniądze, bo jak się patrzy na oczy, na tych policjantów, na tych detektywów, co te przesłuchania prowadzą, to oni tak w ogóle nie wiedzą, gdzie oni są, w ogóle jakieś inne alternatywna rzeczywistość. W każdym razie, no one tam zostały postawione w stan oskarżenia, no bo nawet nie było pytań, tak, to były wszelkie, one były zakrwawione, na przykład Anisa miała chyba plamę na koszuli, jeżeli właśnie plamę krwi z tego całego, plamę krwi Belli, więc wszystkie dowody były przeciwko nim, zresztą one się oczywiście przyznały, tam nie było rozmowy. One się broniły w pewnym momencie, że one musiały zabić tą Bellę, dlatego że Slenderman je nawiedzał w snach. Co jestem w stanie uwierzyć oczywiście, że mogły im się koszmary śnić, jak tylko wyłącznie czytały, że tak powiem, periodyki tego typu. No i jest takie myślenie, że właśnie jak Slenderman powie ci się w snach, znaczy, że on cię obserwuje i że zagiął na ciebie parol. No i one się bały, że jeżeli nie zabiją tej Belli, no to w takim wypadku on przyjdzie i zamorduje całe ich rodziny.
No, wytłumaczenie grubym i niczym szyte, bo przed chwilą mieliśmy już inne, więc ja mam pewną świadomość. Ja wam tylko przedstawiam tłumaczenie dziewczątek na policji. Tak, to musimy o tym pamiętać. No i od razu się pojawił pewien prawny dylemat, dlatego że nie za bardzo wiadomo, czy je sądzić jako dorosłych, czy jako dzieciaki. Jako dzieciaki, no to wiadomo, żeby poszły, jeżeli zostałyby sądzone jako sąd dla nieletnich, no to w takim wypadku ta kara byłaby troszeczkę inna. Natomiast jeżeli chodzi o, jeżeli byłyby sądzone jako osoby dorosłe, no to tu jest pełen przekrój. Jeżeli chodzi o ten konkretny stan, to z tego co ja wiem, grozi im do 65 lat więzienia. Natomiast no wiadomo, że te wszystkie wyroki dla małoletnich, to z tego co się orientuję, bo nie wiem jak wygląda Wisconsin, nie wiem jak wygląda kwestia próby zabójstwa, to jeszcze pierwszego stopnia, no to mogą być oczywiście mniejsze te, mniejszy wymiar kary. Dziewczyny oczywiście zostały poddane badaniu psychiatrycznemu. No bo jak on zaczął już opowiadać jakieś historie, że to jakieś potwory, że to jakieś internety, że coś tam, no to ci wszyscy lekarze w ogóle, o co tutaj chodzi. No i u Megan stwierdzono właśnie wykryto schizofrenię. Pamiętacie, jak wam opowiadałam, że jej ojciec był schizofrenikiem? Gdzieś tam było powiedziane, że ta schizofrenia, jeżeli ktokolwiek z was się interesuje tematem, wie coś więcej w temacie chorób psychicznych, no to to jest choroba, która także jakby genetyka, są uwarunkowania genetyczne mogą mieć wpływ, szczególnie jeszcze może duży stres, czy cokolwiek takiego. No i się okazało, że po prostu u tej Megan zaczęły te, znaczy Morgan, przepraszam, cały czas mi się myli jej imię, Morgan te objawy występować. Ona miała w ogóle problem niesamowity z odróżnianiem fikcji i rzeczywistości. Olbrzymi problem. Interesowała się różnymi takimi rzeczami, właśnie jakiś Startek, nie Startek, jakiś Harry Potter, ale już nie wiedziała za bardzo co, gdzie co. Ona także twierdziła, mówiła to w zeznaniach, że ona widziała Slendermana, miała właśnie 3 czy 5 lat, także ona w ogóle go widziała, a później na dobrą sprawę rozmawiała na temat planu właśnie wkupienia się w łaski Slendermana z Lordem Voldemortem i z jednym z żółwiów ninja i tego typu kwestie. Powiem wam tak, no o ile byśmy ktoś jakby dojrzały, próbujący udawać wariata, to mógłby na to wpaść, to chyba nie sądzę, że ona by na to wpadła. No i wszelkie badania stwierdziły, że ona rzeczywiście jest bardzo mocno zaburzona. Natomiast dalej jest postawiona w stan oskarżenia. Ona z tego, co się orientuje, teraz jest w jakimś tam ośrodku, no w psychiatryku jest, no tylko za kratami. No, przyjmuje jakieś leki, próbuje się leczyć. To też jest wielki dylemat moralny, co z nią dalej będzie. Natomiast jeżeli chodzi o Anisę, no to przebadano ją. Stwierdzono, że nie widać u niej żadnych skłonności psychopatycznych czy socjopatycznych, więc pod tym kątem jest okej. Okay. Natomiast jak bardzo tam są, w którym, co się stało takiego, że ona jakby dała się w to wszystko wplątać, to już jest inny temat, tak? I widziałam taką opinię, że one obydwie miały gdzieś tam schizofrenię, no to musiał być naprawdę no, niesamowity przypadek, bo zdaje się chyba tylko 1% społeczeństwa cierpi na schizofrenię. A zasadnicza większość schizofreników, to od razu mówię, że to są ludzie, którzy po prostu są na lek, którzy potrafią odróżnić co jest co i one nie stanowią żadnego zagrożenia dla społeczeństwa, zasadniczej większości, więc tak tylko uspokajam. Żeby z drugiej strony nie sieć paniki. Staram się nie sieć paniki jak mogę. No i dziewczyny właśnie były tam było bardzo przepychanek prawny, który wam oszczędza, bo jeżeli macie ochotę sobie poczytać, który proces był którego dnia i którego roku, wydaje mi się, że to trochę jakby zabagnia cały przekaz. No to one były najpierw właśnie była informacja, czy one mogą być sądzone jako dorosłe, czy nie. Sąd podjął decyzję, że będą sądzone jako dorosłe. A następnie było odwołanie, później, że znowu będą sądzone jako dorosłe i z tego, co ja się orientuję, to po prostu ostatecznie jakiś ten proces, znaczy ten proces, ten temat jest cały czas w toku, ale one będą w jakimś tam stopniu przesłuchiwane, już tam będzie ostateczny wyrok chyba w lutym albo w marcu tego roku. Więc już za chwilę. Więc teoretycznie powinnam się może wstrzymać z tym materiałem, żeby po prostu wam mogło powiedzieć później, jak będę mieć jakieś takie konkretniejsze informacje, a to najwyżej jakiś tam dogram wam jakiś taki konkret. No i jeszcze z takich ciekawostek to powiem wam tyle, że ta Bella, to powinno się zapytać, co z tą Bellą się dzieje. No ta Bella znaczy wykurowała się, wypuścili ją, poszywali tą dziewczynę. Ona jakby normalnie jakby tam funkcjonuje. No oczywiście ona ma jakieś tam problemy, to jest 19 ran, tak? I to niektóre no, dość poważne. No ale jakby no, cały czas jest na konwalescencji. No ma rany no nie tylko wyłącznie jakby fizyczne, tylko psychiczne, no bo to straszna trauma. No a dziewczynka jakoś tam sobie radzi. Wiem, że cała ta społeczność tych creepypast
i tych wszystkich stron, to zebrali się i właśnie próbowali zorganizować jakieś pieniądze, no bo to leczenie kosztuje, prawda? Więc jakoś tam próbowali pomóc finansowo, żeby właśnie pokazać, że oni tam lubią tam opowieści strasznej, dziwnej treści, ale to nie znaczy, że oni są zamordowaniem ludzi. A zresztą pamiętam, jak ta historia pojawiła się w newsach tu i ówdzie, gdzieś tam w wiadomościach ją, gdzieś mordowali ten temat przez dłuższy okres czasu, o tych dwóch dwunastolatkach, co postanowiły zabić przyjaciółkę. I pamiętam, że na bardzo dużej ilości takich stron, jakichś właśnie z jakichś horrorów, nie horrorów, no to się pojawiały właśnie informacje, kondolencje dla rodziny, tego typu kwestie, więc to było fajne, że właśnie ta cała społeczność internetowa chciała coś zrobić, chciała coś pomóc. Bo to też jest ważne, żeby starać się coś pomóc. Jestem ciekawa, co się z nimi stanie. Nie, jestem ciekawa, jak będzie ten proces wyglądać, bo z jednej strony one są nieletnie, mają coś nie tak pod kopułą. No jedna to w ogóle ma stwierdzoną tą schizofrenię, co z tą drugą jest, to tak do końca nie wiadomo. One się niby przyznały zamiaru morderstwa. Nie, to z pełną premedytacją oczywiście, że to wszystko było zaplanowane. Ofiara przeżyła, więc jestem ciekawa po prostu, jak to będzie wyglądało z tego prawnego punktu widzenia. No i tyle mam dla Was właściwie w tym temacie. Wiem, że historia może nie była taka straszna, ale jak sobie pomyślicie o jakichś tam właśnie członkach Waszej rodziny, jakichś tam młodszym rodzeństwu, dzieciakach, gdzieś tam spędzają czas przez internecie, to powiem Wam, że ciarki straszne przechodzą, bo nigdy nie wiadomo, pod jakie wpływy jakiś dzieciak wejdzie, to nie musi go jakiś tam koniecznie być jakiś psychopata, czy właśnie jakiś pedofil, czy jakieś takie inne tego typu tematy. Tylko po prostu zwyczajny internet. Bo co takiego strasznego jest w jakichś takich historyjkach o duchach? Zakazać tego? No jak tego zakazać? Zresztą było różnego rodzaju, widziałam różnego rodzaju wywiady właśnie z ludźmi, którzy komentowali tego typu sytuacje, specjalistami. No i mówię, że w ogóle jest problem, że bardzo dużo ludzi, bardzo dużo czasu w ogóle spędzamy teraz przed komputerem, żyjemy w tym internecie, nasze życie z jakieś tam socjalne, tak? Czyli social life, jakby takie twarzą w twarz zanika coraz bardziej. Jakby skupiamy się tylko na tym, żeby się wpatrywać w ekrany i to też jakby powoduje zmiany w psychice, a już szczególnie jeżeli chodzi o takich najmłodszych członków naszego społeczeństwa, że to jest groźne. No i wszyscy powiedzieli, że to jest groźne. No ale z drugiej strony no nie ma co z tym zrobić, no można rozłożyć ręce, bo jak można zabronić dzieciakom dostępu do internetu, to jest po prostu prędzej czy później ten internet jest właściwie wszędzie. No za chwilę nawet w lodówkach już go powoli montują, więc ciężko, żeby po prostu kompletnie nie wiedziały co i jak. No i ten cały, to też zapomniałam Wam powiedzieć jednej rzeczy, bo niby skończyłam temat Alicy i Morgan i właściwie tego, co tam się stało. Natomiast możecie się łatwo domyślać, że to nie był jedyny taki przypadek, niestety. Były przypadki, sytuacje, że właśnie dzieciaki zafascynowane tym Slendermanem, szczególnie tym Slendermanem, próbowały dokonać różnego rodzaju aktów takich zbrodni i to się nawet posypało właśnie wręcz coraz częściej zaczęło się pojawiać w mediach właśnie po tym w maju 2014 roku. Chwilę później pamiętam, że tam była taka sytuacja, że pewna kobieta z Ohio, chyba Cincinnati, powiedziała, że to poszła do mediów, znaczy nie, i poinformowała, czy to poszła do mediów, czy na policję gdzieś tam poszła i powiedziała, że właśnie 13-letnia córka zaatakowała nożem, chciała ją zabić, bo ona, córka była wszystko w porządku, wszystko było grzeczne dziecko, tam lubiła sobie czytać jakieś tam fanfiki, opowiadania horrorystyczne, powiedziałabym, ale z drugiej strony w pewnym momencie stwierdziła, że po prostu dla Slendermana musi zabić swoją matkę i chwyciła za nóż i zaczęła ją dziobać, no więc to, co możecie powiedzieć. 4 września 2014 roku, więc chwilę później, kilka miesięcy później, Port Richard na Florydzie, oczywiście musi być jakiś florydzki związek, pewien 14-latek podpalił dom i w tym domu się znajdowała jego matka z 9-letnim bratem. Podpalił dom razem z matką i z bratem. I on twierdził, później złapany, przebadany we wszystkie strony, że inspiracją był właśnie Slenderman, że on chciał zaimponować Slendermanowi. On jeszcze jako inspirację podał tam jakąś tam mangę, to się nazywało Soul Eater, że to właśnie tak by takie kwestie, że go pchnęły do tego czynu. W początku 2015 roku podobno była jakaś seria samobójstw w rezerwacie Indian w Pine Ridge. Dzieciaki 12-24 roku życia zaczęły sobie odbierać życie.
Nie wiem, w jakich tam tematach, bo ja tam nie wchodziłam głębiej, tylko taką notatkę znalazłam, ale że to także był inspirowany Slendermanem, więc jest przerażające. Takie tematy się dzieją. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że bardzo mało na szczęście tych jakiegoś rodzaju ataków czy jakichś takich wizji dochodzi do skutku, tak? Tylko coś tam się dzieje w głowach młodych ludzi, szczególnie właśnie tak podatnych na wpływy, że nagle okazuje się, że coś tam klika i oni dla jakiegoś obrazka z internetu, oni nagle mogą coś takiego zrobić. Oczywiście ja słyszałam wiele takich teorii. Pamiętam, że jakikolwiek młodociany morderca 20-30 lat temu, czy 30 to tak średnio, 20 lat temu, to zawsze było coś takiego: o, on zamordował, bo miał na półce książkę Stephena Kinga, albo zamordował, bo grał w gry komputerowe. To chyba takie słynne już, że gry komputerowe ktoś tam chciał zakazywać, bo tak, bo to wychowują młodych morderców. Więc takie szukanie winnego, kozła ofiarnego się zdarza, oczywiście, że tak. Ale z drugiej strony tutaj się pojawia taki temat, no, co z tym zrobić? Z drugiej strony, jeżeli tego zakazać, no nie da się tego zakazać, to jest internet. Próbujcie ocenzurować internet, to jeszcze się nikomu nigdy nie udało i to się nikomu nie uda, chyba że się mieszka w Północnej Korei, no to może wtedy, ale no to jest ten problem. Widziałam też taką wersję, że Slenderman jako Slenderman, on jest odbierany właśnie jako symbol jakiegoś takiego człowieka, istoty, która gdzieś tam no, porywa te dzieci, tak, że wabi te dzieci gdzieś tam do tego, tam, te swoje hawiry, tam, chałupy gdzieś tam trzaskające drzwiami gdzieś tam w środku lasu, dlatego że stara się te dzieci uchronić przed nieszczęściem, więc te wszystkie nieszczęsne dzieci, które po prostu mają kłopoty, to mogą pójść ze Slendermanem, ich problemy się rozwiążą. Okej. Dobra, no tylko tłumaczę Wam takie kwestie, po prostu różnego rodzaju interpretacje, różnego rodzaju tłumaczenia. Tylko Slenderman, cały problem w Slendermanie polega na tym, że Slenderman nie jest prawdziwy, został stworzony na potrzeby internetu, tylko włącznie przez internet. I to przeraża, bo to jest taka historia, oczywiście tutaj możecie powiedzieć, co to za kryminalni, że ten trup się gęsto nie ściele, jakieś takie, nie wiem, jakieś niesamowite noże nie latają, nikt nikogo nie mordował 15 razy, nie pokroi na kawałki, no nie, ale z drugiej strony to też jest przerażające, bo to jest zbrodnia popełniona przez bardzo, bardzo młodych ludzi, bardzo młodych ludzi. I powód, motyw jest tak absurdalny, że jest jeszcze bardziej przerażające to wszystko, właśnie przez to. Jeżeli chcielibyście czegoś więcej się dowiedzieć, to oczywiście linki są, źródła są na dole, zawsze tam w opisie, możecie sobie kliknąć więcej, tam jest więcej tych linków. Znalazłam, postaram się zebrać Wam jak najwięcej, natomiast powiem Wam tak, że bardzo dużo z tych materiałów, jak popatrzycie sobie, nawet wygooglacie, to jest taki skrót wiadomości, że po prostu były dwie dziewczynki, była trzecia dziewczynka, że był Slenderman, a o co chodzi, i po prostu taki kilkuszpaltowy artykuł i właściwie tyle. A na dobrą sprawę, jeżeli chcielibyście dogrzebać się czegoś więcej, to czasami jest problem. Z drugiej strony ta sprawa, mówię, dalej jest świeża i dalej jest jeszcze w sądach, więc być może później dowiemy się jakichś więcej szczegółów, ale jak mówię, no ja się nie spodziewam, że jakaś wielka biografia tych dziewczyn się objawi. One sobie tam funkcjonują jakoś tam w tych zakładach poprawczych czy gdzieś. No i co? Z każdym rokiem są starsze. Już niedługo też będą takie, no, porządne nastolatki, tak bym powiedziała, już nie dzieci. No jestem ciekawa, czy jestem ciekawa. Pewnie wracają do tego myślami każdego dnia. Jak po prostu taki gest w stosunku do Slendermana po prostu, że tak powiem, zniszczył życie i im, i tej dziewczynie, i ich rodzinom, bo to rodzina. Coś niesamowitego, co ci rodzice przeżywają. Jest film dokumentalny Beware of Slenderman produkcji HBO. To jest na HBO dostępne. Jeżeli ktoś z Was ma HBO, to bardzo zapraszam, żeby sobie zerknąć. Jeżeli nie, to sobie tam możecie chyba tam, jest tam 7-dniowy czy 14-dniowy taki okres próbny, że akurat tyle. Jeżeli nic innego Was z HBO nie interesuje, to możecie sobie tylko to obejrzeć i później odsubskrybować. Natomiast jest to bardzo fajnie pokazane, właśnie różnego rodzaju wywiady i z rodzinami jednej dziewczynki, drugiej dziewczynki, skupione bardziej właśnie na nich, jako na sprawcach, jeżeli chodzi, nie mówi się za bardzo o ofierze. Jeżeli chodzi o ofierze, jest taki jakby program, był w amerykańskiej telewizji, do niego, do link do pełnego wydania tego programu też jest na dole, było 2020, tam właśnie była informacja właśnie, jak to rodzice tej dziewczynki Belli, która po prostu przeżyła ten atak, sobie radzą, jak sobie ta dziewczynka radzi, jak to wszystko wygląda.
wygląda mniej więcej już po tym ataku, jakiś tam dłuższy czas. Więc materiały wszystkie zachęcam do obejrzenia. Jak mówię, no to jest temat, który cały czas trwa, który cały czas się jakby buduje, być może czegoś więcej się dowiemy. Miejmy nadzieję, że to jakoś więcej się dowiemy, bo to jest taka sprawa, że czyta się o tym bardzo dużo. Gdzieś ja próbowałam czytać, szukać różnego rodzaju materiałów. Cały czas miałam takie wrażenie niedosyt, ale że czegoś mi tu nie wyjaśnili, że czegoś tu, że to nie jest jasne. I to nie o to chodzi, że są jakieś demony, tylko ciężko tak czasami pojąć przez taką głupią sprawę, jak można próbować komuś życie odebrać. Jeszcze jakiś tam swój przyjaciół, co najlepsze, to już w ogóle dramat, że w jakimś tam stopniu możemy myśleć, że czasami patrzymy na różnych seryjnych morderców, że chciał to robić, bo coś tam, że gdzieś tam próbujemy znaleźć ten motyw, ale ten motyw jest tak absurdalny, że po prostu no nie wiadomo co powiedzieć, no nie wiadomo co powiedzieć. I tym miłym akcentem życzę Wam miłego weekendu. Raz jeszcze przepraszam za tą długą przerwę. Mam nadzieję, że Wam się podobało i że zobaczymy się długo, naprawdę niedługo, jak się tylko rozpakuję do końca. I dzięki wielkie. Buziaczki, pa, pa.